Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o 10 pannach. 5 z nich było roztropnych, a 5 nierozsądnych. Dosłownie w Biblii moglibyśmy przeczytać, że 5 było rozsądnych, a 5 było głupich. Dlaczego Biblia używa tak dosadnego języka w określeniu tych 5 panien? Mądrość w Biblii to umiejętność przewidzenia skutku swoich decyzji. To umiejętność przewidzenia przyszłej sytuacji. To nie chodzi o wróżbiarstwo. To nie chodzi o proroctwa. To chodzi o zwykłe myślenie. W tamtych czasach na uroczystości weselne oblubieńcy, pan młody, często się spóźniał. Często przychodził i to nieraz z dużym opóźnieniem. I taka sytuacja była dość łatwa do przewidzenia. Natomiast tych 5 panien nie przygotowało się na taką ewentualność. Dlatego Biblia mówi o nich, że są głupie. My usłyszymy w Ewangelii, że były nieroztropne, nierozsądne. Po to, by złagodzić ten może dla nas, dla naszego ucha zbyt mocny i dosadny język. Ale właśnie ta umiejętność przewidywania konsekwencji naszych decyzji, naszych czynów, wydaje się być bardzo ważna. Ale tak na pozór, gdyby ktoś popatrzył i posłuchał pierwszy raz tej przypowieści, to mógłby powiedzieć, dlaczego te niby rozsądne panny okazują się pannami skąpymi, nieumiejącymi się dzielić. Wręcz może by ktoś powiedział, że były pazerne, bo nie potrafiły oddać części swojej oliwy tym pannom, które jej potrzebowały, a nie miały. Tak może uważać człowiek XXI wieku, żyjący w rozwiniętej cywilizacji jak nasza. Ale my sobie nie zdajemy często sprawy, co znaczy nie mieć światła, być w zupełnej ciemności w terenie, którego nie znamy. Doświadczają tego czasem turyści, których nagle zastanie noc w górach, a którzy nie mają ze sobą żadnego źródła światła. Często takie wyprawy kończyły się dla nich wręcz tragicznie. Jeden z moich współbraci, będąc w podróży w Kongu, mieszkał w naszym sercańskim domu i tam o ustalonej porze wieczorem, której on oczywiście nie znał, został wyłączony agregat prądotwórczy i zapanowały kompletne ciemności. Chciałoby się powiedzieć egipskie, albo dosłownie kongijskie ciemności. On znajdował się w naszym domu, a nie potrafił wrócić do własnego pokoju. Tym jest brak światła. I być może o tym myślały te panny roztropne, że zabraknie i nam, i wam źródła światła. I nie dojdziemy na ucztę weselną. I drzwi zostaną nam zaczaśnięte przed nosem, bo się spóźnimy, bo oblubieniec nie będzie czekał. Kochani, ta oliwa jest symbolem naszej wiary, naszej miłości, naszego dobra. My możemy dać świadectwo naszej wierze, świadectwo naszej miłości. Możemy dawać dobro. Ale tak naprawdę to nie jest dzielenie w takim sensie, że mogę dać część oliwy, którą ja posiadam, drugiemu. Wiary nie da się wyjąć z serca i dać drugiemu człowiekowi. Podobnie z miłością, z dobrem. My możemy otrzymać miłość, wiarę, dobro od Boga, od oblubieńca, z którym się spotkamy. Gdyby można było dzielić się wiarą, to chrześcijanie z pewnością by to robili. I dzisiaj nie spotykalibyśmy ludzi niewierzących.
ludzi, którzy nie mają miłości. A wystarczy wyjść na ulicę, by przecież takich spotkać. Wiary, miłości, dobra nie da się kupić. Nie da się komuś dać. To możemy otrzymać tylko od samego Boga. Od oblubieńca. Umiejmy przewidywać różne życiowe sytuacje po to, by nie spóźnić się na to spotkanie z Nim.